tutaj to jest się, zaczynają się mury. To jest pierwszy przejazd przez jakby mury. O, tu ten dołeczek taki, o, pyk. Jak popatrzy się na opis, gdzie ludzie wystawiają opinie, no fajne miejsce, takie do spaceru, ale co ono ma wspólnego z Zamczyskiem? Że tutaj jest tylko osiedle domków jednorodzinnych. No nie, to właśnie jest... Chodzicie po tym. Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. Bywa świeże, przychodzimy. Robiliśmy 1 sierpnia potyczkę o Zamczysko, gdzie mało kto z ludzi takich, co przyjeżdżają do Zamościa, wiedzą, że tutaj był pałac warowny Jana Zamoyskiego, że został spalony przez Kozaków i Tatarów podczas oblężenia Zamościa w 1648 roku. Ludzie mieszkający obok to niekoniecznie wiedzą, że w ogóle tutaj był pałac. Każdy wie o samej twierdzy Zamość, a to poszło w zapomnienie jakby, bo co spalone i koniec, nie zostało odbudowane. My chcemy przypomnieć, że jednak takie coś jest. No stoi ten samochód w Tomaszowie Lubelskim, gdzieś w garażu u kogoś w warsztacie. Się dobieram, czy w ogóle jest coś z tego będzie, czy nic, nie? Nie wiadomo, będzie sztuka. Patrzyli silnik, 27 tysięcy. Mamy 15 rok samochodu, to co się czarowało? No to jest, bo to jest ten Maserati, nie? Ten 3-litrowy? Tak. O kur, ten 270 coś koni. No. Rekonstrukcja historyczna to z miłości do historii. Robię drzewo genealogiczne swojej rodziny. No i tam też już doszedłem do 1700 któregoś roku. Gdy patrzysz na te dokumenty, te akta, które czytasz z tamtych czasów, no to chcesz się wczuć w te role, nie? Jak to wyglądało. No i ubierasz się i zbierasz takich samych maniaków, których też to kręci. No i coś robicie. Dawał tu śmietnik. Wszystko wyczytasz w książkach. Zresztą do książek, żeby zajrzeć, to musisz być jakoś przekonany. A łatwiej jest popatrzeć w telewizję czy w komputer, a tam niekoniecznie jest ta prawda. A książka to ciężka rzecz, a tutaj to my tworzymy żywą książkę. Mam 3 w sumie, czyli ja mam 2, syn ma 1. To był jeden z pierwszych samochodów, które się nie psuły wreszcie. Przez tam chyba 100 tysięcy kilometrów to się linka od ręcznego urwała i wymiana oleju i tyle, nie? Jeżdżąc za granicę, a te nowe samochody to co tutaj? Nie znasz dnia, nie godziny. Nowy TFSI Volkswagen, to może po drodze ci wypić olej z silnika sam. Była Żółkiew miastem królewskim. Była rezydencją królewską i tutaj były podejmowane poselstwa z różnych krajów. Sobieski sam po powrocie z Wiednia tutaj święcił triumfy, tutaj przyjmował odznaczenia dworów zachodnich, tutaj przyjmował insygnia od papieży. Tutaj został nadany mu tytuł obrońcy wiary.
uroczystość się tak troszeczkę spostronowało, stało się pompatyczne. Bo to nie tylko chodzi o rocznicę. W naszej krwi słowiańskiej jest tak mnóstwo anarchizmu. Nasz anarchizm i niepoddawanie się pompatyzmowi rozmaitych obchodów nie pozwala nam pamiętać również o ważnych rzeczach. A to przyjechali na te święto? Tak, po prostu. Aha, teraz. W tej katedrze ocalały te urny, sarkofagi Żółkiewskiego przez to, że śmieci narzucali. To był jakiś magazyn spożywczy. I nawet nie wiedzieli o tym, że tam coś może być. Hetman Żółkiewski jest patronem właściwie naczelnym wszystkich nas patriotów. Rzadko się zdarzają narody, które tak mocno są doświadczone poprzez rozerwanie przez obce siły, a które zachowały swoją mentalność narodową. Witamy księdza w jego miejscu. Za zmarłych w obronie ojczyzny, szczególnie tak za hetmana Stanisława Żółkiewskiego, syna Janusza i wszystkim tutaj pogrzebami tej świątyni. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista niech na nim świeci. Powiedz wdzięczna kopsa moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego. Na grobie Stanisława Żółkiewskiego wykuty jest napis: z kości moich powstanie mściciel. To była taka, można powiedzieć, pierwsza przepowiednia i chwały, i zasług Jana III Sobieskiego. Możemy się spotkać z ludźmi młodymi, którzy mają pytania. Dlaczego my to robimy? Czy oni też by mogli? Co z tego by mieli? No i mam takie telefony. Pytają się, co potrzeba, żeby przyjść do grupy. Składkę zapłacisz i wejdziesz, to nie jest kino, wejściówka. Co ciebie by skłaniało do tego? Czy masz taki zapał, chęć poznawania historii, jakichś ludzi, coś od siebie pokazać? Jeżeli jesteś na to otwarty, no to dawaj.